Polsce nie cichną dyskusje na temat niemieckiego serialu Nasze matki, nasi ojcowie. Serial ten spełnia oczekiwania Niemców, którzy chcą, by historia tak wyglądała, jak ją sobie przedstawili właśnie w tym serialu. Film pokazuje pozytywny wkład Niemców w rozwój II wojny światowej. Z filmu wynika, że Niemcy, nawet jak zabijali, to byli dobrzy, ale musieli zabijać, bo te parę milionów dobrych Niemców pilnowało trzech groźnych SS-manów, tacy ówcześni faszyści, z czego jeden był pijany, a pozostali wyglądali no szalenie groźnie. Jakby nie ta trójka, to nie byłoby wojny, zdają się nie wprost sugerować twórcy filmu. Pewnie niedługo będzie nakręcony kolejny taki niemiecki serial naprawczo-historyczny, w którym w jednej ze scen usłyszymy przez szczekaczki w Warszawie ogłoszenie szefa SS i Gestapo. Bogucki Czesław, Chmiel Halina, Domańska Marta. I tak cała lista nazwisk i na końcu dalej. Osoby te z okazji świąt wielkanocnych zostają przez SS i Gestapo obdarowane szynkami wędzonymi do ugotowania. Tylko wiecie, jedna kwestia, trzeba będzie wyjaśnić taką delikatną sprawę, skąd się wtedy Niemcy w ogóle w Polsce wzięli. Ale to trywialnie proste. Przybyli ratować Żydów przed antysemityzmem Polaków. Nawet specjalne takie obozy pobudowali, żeby ludność żydowską chronić przed armią krajową. Odpowiedni budżet i taki film, hoj, pójdzie w świat. I ludzie na świecie to kupią, jak ten, który widzieliśmy. Polska odpowiedziała ostrą telewizyjną dyskusją o północy. A może trzeba nakręcić nasz serial z uproszczeniami, ale atrakcyjny dla świata i pokazać nasz punkt widzenia. Albo zaatakować Niemcy. Ale taniej wyjdzie chyba film. Chociaż ja wiem.